Coraz cieplejsze wiosenne dni zachęcają nas do jazdy na rowerze. Pamiętajmy jednak o tym, aby odpowiednio się do niej przygotować. Rower należy przygotować i trzeba o tym pamiętać, żeby po wyciągnięciu z piwnicy ogarnąć go nie tylko skórzu, ale również sprawdzić napęd, sprawdzić, czy wszystko jest podokręcane, łańcuch, czy jest dobrze nasmarowany, czy w ogóle jest nasmarowany, czy nie jest rozciągnięty. Opony, czy nie są sparciałe, napompować się. No i przede wszystkim dokręcenie chociażby kierownicy, więc warto poświęcić te 20 minut, aby ten rower po swojemu przygotować. Jakie elementy zwiększą nasze bezpieczeństwo podczas jazdy na rowerze? Z takich bezpiecznych rzeczy, które zawsze proponuję klientom, to żeby były jeszcze oświetlenie. Nawet w dzień, choć to oświetlenie w dzień może mniej efektywne, ale jednak jest to dodatkowa forma bezpieczeństwa. Hamulce, które nas zatrzymają. My zachęcamy, a wręcz namawiamy na to, żeby jednak ten kask nosić. Dodatkowo wszelka forma odblasków jest mile widziana. Pamiętajmy również o przygotowaniu ciała do jazdy na rowerze. Niektórzy, którzy próbują teraz wsiąść na rower, wiadomo, trzeba się trochę poruszać, wygimnastykować. Można to zrobić w warunkach domowych. Aczkolwiek siedzisko, tak jak mówię, siedzenie na rowerze, wiadomo, pachwiny, to wszystko, kość ogonowa boli, to trzeba przyzwyczajać. Po jakimś czasie, najmniej 2-3 tygodnie trzeba niestety siedzieć na tym rowerze. Tylko raz wsiąść, spróbować, w jakiejś grupie fajnych ludzi się poznaje, dużo, dużo fajnych, ciekawych tras i mamy tu w całym regionie, więc rower, oddychamy świeżym powietrzem. Ja naprawdę szczerze zachęcam każdego, który się czuje na sile. Bo wiadomo, początki są trudne, bo są zakwasy, ale nie można się zniechęcać, a potem to wszystko procentuje. Większość z rowerów na etapie kupowania nie posiada obowiązkowego wyposażenia, które jest określone w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury. Należy pamiętać, żeby wyjechać rowerem na drogę publiczną, ten rower musi być wyposażony w światła. Z przodu jest to światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, może być migające. Z tyłu światło pozycyjne barwy czerwonej również może być migające. Dodatkowo obowiązkowym wyposażeniem roweru jest minimum jeden sprawnie działający hamulec oraz sygnał dźwiękowy lub dzwonek o nieprzeraźliwym dźwięku. Za brak lub niesprawny jakikolwiek element obowiązkowego wyposażenia roweru grozi mandat karny do 50 zł. Zachęcamy do oddawania swoich rowerów do serwisów w celu sprawdzenia ich mobilności oraz noszenia kasku i odzieży odblaskowej podczas jazdy na rowerze, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo.